Hej, nazywam się Kamila Surma i witam Cię w podcaście Wyspa Intuicji. Jeśli pragniesz odnaleźć swoją drogę w życiu, odzyskać wewnętrzny spokój, spełnienie i z odwagą podążać za głosem swojego serca, to możesz teraz odetchnąć z ulgą, bo intuicja skierowała Cię we właściwe miejsce. Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj szczególny temat, dla mnie na pewno i dla części z Was również, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, dla kogo jest, a dla kogo nie jest kurs nauczycielski. W tym momencie trwają zapisy do trzeciej edycji kursu dla nauczycieli, nauczycielek intuicji. Część z Was już dołączyła i już wspólnie świętowałyśmy, celebrowałyśmy. Natomiast wiem, że po drugiej stronie jest też część z Was, która się zastanawia, czy to jest przestrzeń dla Was. I dzisiaj chciałabym Wam więcej o tym opowiedzieć, tak żebyście mogli sobie poczuć, czy to jest coś, co Was woła, czy to jest coś, w co chcecie wejść. Dlatego, że jest to 6-miesięczna przestrzeń, wymaga to odważnej decyzji, komitmentu dla swojej nowej ścieżki. Więc najpierw opowiem Wam o takiej głównej intencji kursu, a później przejdziemy sobie właśnie do tego, dla kogo jest, a dla kogo nie jest. Więc jeśli gdzieś ten temat i kurs do Was tak, wiecie, pukał, to zapraszam Was bardzo mocno do tego, żeby posłuchać, otworzyć swoje serce, otworzyć swoją głowę, swoje ciało i poczuć, co Wam to robi. I jak będą jakieś nieodpowiedziane pytania, to zawsze możecie napisać w komentarzu lub na maila i postaramy się do Was wrócić i te pytania również zaadresować. Więc ja, słuchajcie, jaram się na maksa samym tym kursem, ponieważ to już jest trzecia edycja, sama trochę nie wiem, kiedy ten czas minął. Natomiast w tym momencie właśnie kobiety z drugiej edycji są w trakcie certyfikacji, o której też tutaj chwilkę powiem, jak ona wygląda, bo ona się łączy z tą intencją samego kursu. I dla mnie to jest niesamowite, jak kobiety, które ukończyły ten kurs, te z nich, które się stawiają w pełni, mają już pierwsze retreaty za sobą, kręgi, warsztaty, wyjazdy, prelekcje, wywiady w radiach, niesamowite współprace między sobą i to jest coś, co przeogromnie cieszy moje serce. Zresztą poprzedni podcast, który był z Klaudią Szymurą, jedną z właśnie absolwentek, tam mogłyście też posłuchać więcej właśnie o jej drodze. No i przy okazji poprzedniej edycji również były wywiady z dziewczynami z pierwszej, także możecie też je poznać i każda z nich fajnie działa, prężnie działa w swojej też w pewien sposób niszy, czy w swoich tematach. Więc to, na co może otworzyć Was udział w takim kursie, przede wszystkim zależy od Was i do tego też będę bardzo mocno nawiązywała. Moją główną intencją na ten kurs jest to oczywiście, żeby szerzyć tą przeogromnie ważną misję, ponieważ głęboko wierzę, że im więcej ludzi będzie połączonych ze swoją intuicją, ze swoim sercem, to no jakkolwiek by to nie brzmiało, naprawdę ten świat będzie się zmieniał. I kiedy ja sobie patrzę na momenty, w których albo zapominam sama, albo gdzieś ten głos zagłuszam, a szczególnie jak pamiętam swoje, że tak powiem, poprzednie życie, kiedy za tym głosem intuicji nie szłam, no to ja nie byłam szczęśliwa, byłam na maksa pogubiona i towarzyszyło temu bardzo dużo napięcia i lęku i takiego właśnie poczucia, no po prostu, że nie jestem w tym miejscu, w którym jakby powinnam być, nie? Że ciągnie mnie coś innego. I tak naprawdę, jak spojrzymy sobie szerzej, to się przekłada na każdy aspekt naszego życia. I głęboko wierzę, że my teraz globalnie, kolektywnie przechodzimy przez wiele takich momentów wspólnie, w których się w pewien sposób przebudzamy, wybudzamy, czy po prostu odpowiadamy na ten nasz wewnętrzny calling, na ten głos intuicji, który czasem mówi szeptem, później mówi trochę głośniej, a później krzyczy i wywala drzwi. I pewnie ze swojego życia też to wiecie. I jakiś czas temu właśnie ja, słuchając swojej intuicji, będąc już po setkach przeprowadzonych i warsztatów, i sesji, i spotkań z Wami, poczułam, że to zaczyna być dużo większe niż to, co ja robię. No i gdzieś tam wspomniałam o tym w ostatnim odcinku, to wymagało ode mnie rozmowy z moją głową i z moim egusiem, słuchajcie, żeby z tym wyjść. Natomiast no to był kolejny dowód i jest kolejny dowód na to, że jak staniemy do tej odwagi i podejmiemy tą decyzję w zgodzie z intuicją, to dzieją się cuda. I dla mnie każda z Was, która do tego kursu dołącza
To jest właśnie taki cud, który się dzieje, bo każda z Was później może to rozprzestrzeniać w tych miejscach, w których Wy jesteście. I wiecie, może nam się wydawać, że rozwoju dzieje się teraz bardzo dużo i tak, jakby dzieje się bardzo dużo i wiele nowych osób gdzieś tam do tego rozwoju dołącza. Natomiast najważniejsze jest to, z jakiej przestrzeni my to robimy. Najważniejsze jest też to, żeby właśnie być połączoną ze swoją misją, swoją autentycznością, swoim sercem, tym, w jaki sposób my to chcemy robić, dlaczego my to chcemy robić, bo zawsze będą ludzie, którzy już robią to, co my chcemy robić, ale my możemy być unikatowe w tym, kiedy robimy to z serca, bo nikt nie jest w stanie powtórzyć tego, jak my to robimy, bo robimy to my. Razem ze swoją unikatową historią, doświadczeniem, wiedzą, narzędziami, które tak naprawdę zbieramy przez całe życie, jeśli jesteśmy na tej drodze mentorek, przewodniczek, nauczycielek. Więc to tak tytułem wstępu, tak popłynęło, więc niech tutaj zostanie. I dla mnie główną intencją na ten kurs jest to, żeby przede wszystkim otworzyć Was i zbudować w Was więcej pewności, co jakby Wy robicie same poprzez praktyki i ćwiczenia, które są w kursie, żeby z tym, co już wiecie i też z tym, czego uczycie się na kursie, żeby zacząć wychodzić. To nie chodzi o to, żeby się nauczyć masy nowych rzeczy, które my będziemy, wiecie, klepać regułką z głowy i kurs jest daleki od tego. Natomiast dla mnie cud tkwi i te cuda i ta misja, która się szerzy, tkwi przede wszystkim w działaniu. Więc jedną z głównych intencji jest przede wszystkim zbudowanie takiej pewności w tym, że Wy pracując z innymi, pracując z grupą, widzicie rezultaty, bo to się dzieje właśnie w grupach uczestniczek, gdzie na sobie testujecie różne nowe ćwiczenia, narzędzia, medytacje i widzicie, jak wiele to zmienia w drugiej osobie. I jest też przestrzeń na feedback, dzięki czemu możecie to dopracowywać i stawać się coraz lepsze. Więc ta pewność dla mnie tutaj jest najważniejsza, bo właśnie możemy mieć ogrom wiedzy, ale co z tego, jak my ją trzymamy gdzieś tam dla siebie w kieszeni, a z tym nie wychodzimy, więc to jest jedna rzecz. Oczywiście wszystkie narzędzia, wiedza, o której też później będę mówiła. Natomiast kolejna taka główna intencja to jest przede wszystkim to, żebyście Wy po tym kursie potrafiły tworzyć, ja to nazywam autorskie warsztaty z przepływu. Prowadzić swoje medytacje z przepływu, być kanałem na to, co przez Was przepływa. Bo moim założeniem nigdy nie było to, żeby w tym kursie każda osoba, która dołącza, powielała pewien schemat dokładnie w taki sam sposób. Ja bardzo mocno wierzę, że każda z osób, która dołącza do kursu, ma swoją niesamowitą, unikatową historię, niesamowite, unikatowe dary, talenty, które łącząc z tym, co się dzieje w kursie, może wyjść coś jeszcze bardziej unikatowego i inspirującego dla innych. Więc ja zawsze powtarzam i od tego też sobie zaczynamy pierwsze tygodnie od poznawania właśnie swojej historii, tego w jaki sposób ją przedstawiać w swoich treściach, w swoich warsztatach, jak tam możemy znaleźć odpowiedzi i pomysły na nasze warsztaty, bo często to jest już dużo, dużo bliżej niż nam się wydaje. Więc to są takie dwie główne intencje, to jest to, co ten kurs wyróżnia. Bo ja przede wszystkim chcę, żebyście Wy z tego kursu wyszły w jeszcze większym zaufaniu do siebie jako nauczycielek, przewodniczek, mentorek, wiedząc i czując i mając taką pewność, że Wy już wiecie, jak tą grupę poprowadzić, bo macie nie tylko i wyłącznie swoje prowadzenie, które jest absolutnym fundamentem, macie też dla części z Was nowe, dla części z Was dodatkowe narzędzia wiedzy. Więc to tak tytułem drugiego wstępu i głównych intencji. Więc przechodząc sobie teraz dalej, dla kogo jest i dla kogo nie jest ten kurs, bo to też nie jest tak, że on jest dla wszystkich. Przede wszystkim kurs jest łączony, ponieważ mamy zarówno nagrania ze spotkań, które otrzymujecie na platformę, mamy też spotkania na żywo i mentoring na Voxerze w formie Q&A, więc dzięki temu jesteście tak w pełni zaopiekowane tym, co się tam w Was dzieje i też jak pogłębiacie tą wiedzę, jak się pojawiają jakieś pytania, to ja jestem tam, żeby Wam na nie odpowiedzieć, żebyście mogły jak najlepiej tą wiedzę zintegrować. Więc pierwszy taki punkt, który jest niezwykle ważny, to jest Wasza gotowość i zaangażowanie. Więc kurs jest dla kobiet, które są gotowe przez kolejnych 6 miesięcy przejść przez pewnego rodzaju inicjację. Ja tak o tym mówię i te z Was, które być może słuchają, a przeszły już przez kurs, wiecie, o co chodzi.
Dlatego, że to, żeby stanąć w swoim życiu być może do nowej roli, być może do pogłębienia tej roli, w której już jesteście, to zawsze będzie wymagało jakiejś energetycznej rekalibracji, czyli będą odpadały jakieś schematy, będą odpadały jakieś części z Was, które już nie są dłużej spójne z tą drogą, którą chcecie obrać. To jest droga dla odważnych serc. To wymaga ogromnej odwagi, żeby wyjść ze swoją wrażliwością, żeby wyjść ze swoją historią i powiedzieć tak swojej misji, która chce się dzielić, która chce wspierać innych na tej drodze, która chce być przewodniczką, nauczycielką, mentorką. I to jest cholernie ważne. Więc pierwszy taki punkt właśnie dotyczy tego zaangażowania i gotowości. Więc kurs nie jest dla osób, które tak chcą wejść jedną nogą, ale zaraz się wycofać. Więc to nie jest tak, że dołączamy, słuchajcie, na kurs i po pierwszym dwóch czy czterech spotkaniach dajemy znać, że nie, to jakby czuję, że tutaj moja rola się w kursie już skończyła, to cześć na razie, nie? To nie jest dla osób, które nie są w stanie się w pełni zaangażować. To jest przestrzeń, jak każda zresztą, w którą ja wkładam masę pracy i cały zespół i masę serducha. I tak samo Wy, wchodząc do tej przestrzeni, bo to jest Wasza podróż, Wasza inicjacja, kurs dla Was. Więc przede wszystkim ta otwartość i gotowość na zaangażowanie w pełni. To zaangażowanie nie oznacza, że my musimy mieć, wiecie, przez kolejne 6 miesięcy ich z godzin w każdym tygodniu do tego, żeby to zgłębiać, bo to wygląda różnie. Czasem mamy tego czasu więcej, czasem mamy go mniej i to jest okej. Natomiast tu mam nadzieję, że łapiecie tą energetykę, na której mi zależy, czyli to, że Wy w sobie podejmujecie tą decyzję i że Wy stajecie do tego all in i że Wy stajecie do tego w pełni. Nawet jak będą wyzwania, nawet jak będą trudności, to z tą energią po prostu wchodzicie, bo jeśli wchodzicie z jakąkolwiek inną energią, no to rzeczywiście może być tak, że się okaże, że nie jesteśmy jeszcze na to gotowe i to też jest okej, nie ma w tym absolutnie nic złego. I tutaj też zrobię takie małe odniesienie, bo ważne jest to też, żeby zauważyć już na tym etapie, jakimi słowami mówi do nas głos naszej głowy i ego, które chce nas gdzieś zatrzymać w tym, co jest znane. I ja tutaj wierzę, że Wy po drugiej stronie podejmujecie najlepsze decyzje w zgodzie ze sobą. Więc oczywiście, że nigdy nie ma takiego momentu, w którym głowa nam powie, że wiecie, jesteśmy 100% gotowe i że tak, nie ma żadnych wątpliwości i wchodzę w to, bo to jest duża decyzja, która właśnie wymaga odwagi, o czym już powiedziałam. Więc chodzi mi o taką gotowość gdzieś wewnątrz Was, gdzie czujecie, że Was to woła i czujecie, że to Was woła na tyle, że Wasze serce i Wy jesteście w stanie powiedzieć temu tak, właśnie nawet jak będą te wyzwania na Waszej ścieżce. Więc to takie mała anegdotka jeszcze. No dobra, idąc sobie dalej, dla kogo nie jest ten kurs? Na pewno nie jest on dla osób, które dopiero szukają swojej drogi, czyli do kursu nie dołączamy wtedy, kiedy jeszcze nie wiemy, co ze swoim życiem chcemy zrobić i dołączamy po to, żeby sobie sprawdzić i się dowiedzieć. Więc bardzo ważne jest dla mnie to, że dołączając do kursu, Wy jesteście połączone ze swoim pragnieniem, które gdzieś do Was, być może od niedawna, być może od dłuższego czasu wołało, pukało, mówiło, że to jest Wasza ścieżka. I wiecie, jak ja sobie patrzę na ten moment, kiedy do mnie to przychodziło, to mi się wydawało absolutnie abstrakcyjne, że ja będę robiła coś takiego, co robię teraz. Więc znowuż, my nie musimy mieć dowodów z poziomu głowy, że to się ma wydarzyć. Ja nie potrzebuję Waszego nie wiadomo jakiego doświadczenia i o tym też będzie za chwilę. Ale ważne jest dla mnie to, żebyście Wy były połączone ze swoją misją, ze swoim pragnieniem, żebyście czuły w sercu, że coś Was woła do tego, żeby prowadzić przestrzenie dla innych, dlatego że kurs głównie skupia się na pracy w grupie. Natomiast też wiem, że te narzędzia i to, czego się uczymy, jak najbardziej możecie wykorzystywać w pracy jeden na jeden. Jeśli już prowadzicie takie sesje, to będzie to pogłębienie. Jeśli nie, to też będą to narzędzia, które będą Was w tym fajnie wspierały, żeby właśnie zacząć prowadzić chociażby takie sesje połączenia z intuicją i podejmowania decyzji. Więc to jest dla mnie bardzo ważny punkt. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu. On się trochę łączy, czyli ta przestrzeń też nie jest dla osób, które nie są połączone ze swoją intuicją. I to się łączy dla mnie właśnie z poczuciem misji, bo ja wychodzę z założenia, że
Intuicja pełni bardzo ważną rolę w waszym życiu, w waszej transformacji, w tym, jak zmieniło się wasze życie. Być może to była jedna decyzja w zgodzie z intuicją, która absolutnie zmieniła wasze życie o 180 stopni, tak jak było u mnie, a później był to szereg już decyzji i ja wiedziałam, że to jest tak potężne, że ja po prostu nie mogę tego zatrzymać sama dla siebie. Ja potrzebuję się tym dzielić, jakby to był głos mojej intuicji, żeby nie zatrzymywać tego dla siebie, żeby tym się dzielić. I to, co powstało przez lata, słuchając tego głosu, to jest po prostu fucking unbelievable. I jestem jej bardzo za to wdzięczna, bo wiedziała, co robić. Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo ważny punkt, żebyście wy były połączone ze swoją historią. Nie musicie jeszcze wiedzieć, jak ją opowiadać. Będziemy nad tym pracować sobie w kursie. Natomiast ważne jest dla mnie to, żeby ten temat intuicji już był obecny w waszym życiu. Ona nie musi być na high level master poziomie, ale ważne jest dla mnie to, żebyście wy już miały historie, w których intuicja po prostu była dla was przełomem i historie, w których to właśnie tam zaczęła rodzić się być może ta iskierka tego, żeby kiedyś, i być może dla części z was ten moment będzie teraz, żeby właśnie innym pomagać również w ich ścieżce, inspirować i tworzyć przestrzenie, które będą pomagały im podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. Okej, okay. No i myślę, że teraz możemy przejść do, nie wiem czy najważniejszych punktów, ale na pewno do takich, o które najczęściej pytacie, więc mamy powiedzmy zaopiekowaną tą część energetyczną i teraz ja to bym podzieliła na dwie grupy, więc myślę, że w którejś z tych grup się odnajdziecie. Bo tak, albo dołączają kobiety, które są na początku swojej drogi, czyli są w rozwoju już od jakiegoś czasu, ale nie mają za sobą żadnych poprowadzonych warsztatów, żadnych poprowadzonych sesji i po prostu chcą mieć ten fundament do tego, żeby móc zacząć to tworzyć i robić i prowadzić i zdobyć tą pewność i zdobyć właśnie narzędzia i wiedzę, która pomoże im też po prostu popchnąć i zacząć z tym działać. Tutaj w zależności od tego, czy będziecie w grupie początkującej, czy już w tej grupie osób bardziej doświadczonych, o której za chwilę powiem, będziecie mogły przechodzić przez kurs w odniesieniu właśnie do tego, gdzie jesteście. I teraz drugą grupą jest właśnie ta grupa osób, które już prowadzą retreaty, już prowadzą na przykład jakieś swoje warsztaty, swoje kręgi, być może swoje sesje indywidualne. W kursie były przeróżne kobiety, które pracowały przeróżnymi metodami, czy miały doświadczenie pracy z Reiki, czy innymi metodami i już to właśnie doświadczenie miały. Wtedy dołączając do takiego kursu możecie poszerzyć swoją praktykę o to, co jest w kursie i wtedy jeśli na przykład za wami już jest praktyka medytacji, bo też pracujemy na takich skryptach medytacji, natomiast też uczymy się tej medytacji z przepływu, więc wtedy dla osób początkujących wy możecie sobie pracować z tymi skryptami i pracować z nimi w taki sposób, żeby to coraz bardziej było takie dla was lekkie i już naturalne. A na początku zaczynamy zazwyczaj od czytania z kartki i później to już w pewnym momencie klika, ale to klika tylko i wyłącznie poprzez praktykę. Natomiast dla osób już bardziej doświadczonych, wtedy wy możecie sobie wejść głębiej, ale nadal macie grupę, na której możecie sprawdzać, jak to działa, możecie dotrzymać feedback i później też zadawać mi pytania, tak żebyście właśnie wiedziały, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku. Więc zazwyczaj właśnie mamy takie dwie grupy, więc kurs jest zaplanowany w taki sposób, że jest właśnie sporo mentoringu i przestrzeni na Q&A, żebyście w zależności od tego, gdzie jesteście, mogły to pogłębiać w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim poziomem czy doświadczeniem. Tak. Wszystkie tematy, które poruszamy w trakcie kursu, znajdziecie na stronie kursu, więc też nie będę tutaj o wszystkich opowiadać. Natomiast tak, żeby dać wam taki pogląd tego, co tam się dzieje, mówimy sobie o podstawach intuicji, mówimy sobie o rozszerzeniu, o tym, jak pracować już z głębszymi praktykami, pytaniami. Mówimy dużo o trzymaniu przestrzeni, czyli jak trzymać przestrzeń zarówno online, jak i offline. Co robić, jak reagować w momencie, kiedy pojawiają się różne trudne sytuacje, a one pojawiać się będą. Wchodzimy też w aspekty organizacji warsztatów online, offline, promocji. No i przede wszystkim właśnie jest dużo praktyk, ponieważ oprócz materiałów i spotkań ze mną, macie też spotkania i praktyki ze sobą w grupach, dzięki czemu możecie właśnie nabierać większej pewności i przede wszystkim praktykować, bo kurs jest nastawiony na praktykę, a nie tylko i wyłącznie zdobywanie wiedzy. I w obszarze tego, to co jest dla mnie ważne w tym punkcie, to
Nawet nie tyle to, dla kogo nie jest, czego nie poruszamy w tym kursie, dlatego że jest to pierwszy poziom, który i tak jest dosyć szeroki. Natomiast tutaj nie poruszamy tematów związanych z głębszą pracą, z podświadomością i transformacją. Dlatego, że to będzie w kolejnych levelach, kiedy będziecie chciały właśnie głębiej pracować jeden na jeden, czy też w grupach. To jest level, który się tworzy. Natomiast na tym levelu pracujemy na tym fundamencie, który jest niezwykle ważny zarówno do pracy jeden na jeden, ale przede wszystkim do pracy w grupach. Zarówno w aspekcie intuicji, ale uczę Was też, jak pracować z intuicyjnym pisaniem, jak wplatać ćwiczenia oddechowe w połączeniu z medytacją, intuicyjnym pisaniem, ruchem, w zależności od tego, z jaką grupą pracujecie. Czy jest to grupa, która ma pierwszy raz styczność z intuicją, czy jest to grupa, która już jest dłużej na ścieżce rozwoju. Więc o tym wszystkim sobie mówimy, żebyście mogły mieć też coraz większą i szerszą perspektywę. Natomiast jeśli Wy już pracujecie, bo takie też osoby miałyśmy, które już pracowały z głębszymi technikami, ale nadal chciały się nauczyć pracy w grupie i poszerzyć jeszcze swoje zasoby o tą wiedzę, no to też jak najbardziej ta przestrzeń jest dla Was, tylko tutaj właśnie zaznaczam, jakie tematy będziemy poruszać, a jakie będziemy poruszać na innych poziomach później. No dobrze, słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba najważniejsze rzeczy powiedziałam, na pewno. Mam tutaj notatki i to powinno być wszystko. Jak coś mi jeszcze, słuchajcie, ważnego przyjdzie, to na pewno Wam dopiszę to w mailu gdzieś. Natomiast te z Was, które czują wołanie, które czują, że ta przestrzeń no po prostu woła, mówi i trochę nie daje Wam spokoju, bo dostaję od Was wiadomości, wiem, jak to się gdzieś tam do Was przychodzi, albo w medytacji, albo cały czas o tym myślicie i to jest takie urocze i cudowne naprawdę, że ten program jakby sam trochę trafia do tych osób, do których ma trafić i ja mam do tego absolutne zaufanie. Tworzy już nam się przecudowna grupa, więc zapraszam Was z całego serca. Nie wiem, kiedy będzie kolejna edycja, na razie skupiam się na tej. Będziemy ruszały, podejrzewam, że pod koniec października. Także teraz możecie dołączyć. Jeśli słuchacie zaraz po udostępnieniu, to jeszcze jest dostępna cena Early Bird. No i żeby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, aplikacyjny i wtedy się do Was odzywamy, czy do kursu się dostaliście. Więc otrzymacie od nas wtedy odpowiedź zwrotną. Także link do kursu i do aplikacji będzie poniżej w opisie. Czy to na YouTubie, czy to na podcaście, w innych platformach podcastowych, czy to Spotify, w zależności od tego, gdzie słuchacie, to zajrzyjcie koniecznie do opisu i tam pierwszy link to powinien być właśnie link do strony kursu, gdzie też macie więcej szczegółów, możecie posłuchać właśnie opinii dziewczyn i zobaczyć, co się też u nich pozmieniało. No i tak, jeśli będziecie mieć jakieś inne pytania, na które tutaj nie odpowiedziałam, to zawsze możecie pisać na sklep@kamilasurma.com i tam będziemy do Was wracać. A tymczasem ja się na maksa jaram i nie mogę się doczekać pierwszego spotkania w naszym kursie. Nie mogę się doczekać tego, jak Was spotkam, te z Was, które się decydują, które podejmą tą odważną decyzję, no bo to jest decyzja, która może i wiem, że dla większości zmienia bardzo, bardzo dużo, bo też ta certyfikacja, która jest na końcu, to jeszcze chwilkę o tym powiem, polega na tym, że przeprowadzamy swój warsztat. To może być warsztat dla uczestniczek programu, to może być, znowuż w zależności od tego, jeśli macie swoją społeczność, możecie zrobić warsztat dla swojej społeczności właśnie pod taką certyfikację. I to jest też bardzo, bardzo ważny element, taki już ostatni tej inicjacji, no bo potrzebujemy się do tego stawić, wyjść z tym, stworzyć swój warsztat, wybrać swój tytuł, dobrać te praktyki, wiedzę, swoją historię, merytorykę w taki sposób, żeby to miało taką pełną klamrę i całość. Do tego momentu tak naprawdę przez cały kurs się przygotowujemy, żebyście miały jak najwięcej pewności i lekkości właśnie w tym, żeby to zrobić. No i później te z Was, które przejdą taką certyfikację, będą na stronie Nauczycielek Intuicji, która jest u mnie też na stronie kamilasurma.com. No i tam właśnie osoby, które też są w mojej społeczności, ale chcą być może poszukać jakichś kręgów, warsztatów, które Wy organizujecie w swoich miastach czy w przestrzeniach online'owych, mogą tam też Was znaleźć. Także zawsze jest to dodatkowa możliwość i ułatwienie dla Was, żeby nowe duszyczki do Was trafiły. Także tyle ode mnie chyba. Tak, mam ogrom po prostu radości w sercu, jak mówię o kolejnej edycji tego kursu.
Jeśli czujecie, zapraszam Was z całego serducha, aplikujcie i niedługo będziemy się widzieć na spotkaniu startowym, na ceremonii otwarcia, gdzie zaczniemy Waszą podróż, Waszą nową ścieżkę do bycia przewodniczkami, nauczycielkami intuicji, która może odmienić absolutnie, całkowicie Wasze życie i tego będę Wam bardzo mocno życzyła i w tym będę Was wspierała przez kolejne miesiące.